I cześć wszystkim, witajcie z tej strony Frodo. Kolejny odcinek z gry Tomb Raider, a właściwie custom z gry Tomb Raider pod nazwą Reflection of Eternity. Kolejny odcinek moich samotnych zmagań. Tutaj sobie zakończyliśmy ostatnio. Udało mi się zdobyć tutaj te dwa artefakty, które otworzyły nam to przejście. Oczywiście przechodzę to na ślepo. Podejrzewam, że będzie trzeba otworzyć teraz tę bramę. O, tam mamy wodę na dole. Więc czekajcie, może najpierw tak, rozejrzę się tutaj trochę. Tutaj chyba nic nie ma, co? Nie. Czyli pozostaje zejść na dół. Tutaj mamy taką drabinkę. Może będzie bezpiecznie, co? Okej. Okay. Tu jest woda, jakieś bąbelki. Tu mamy łańcuchy. I tu mamy jakieś... Tylko to są chyba jakieś kolce, co? Zrobię zapis i sprawdzę to. Dobra, już wszystko wiem. Load. Czyli tutaj na te kolce nie ma sensu nawet chodzić. I teraz pytanie, co ja mam tutaj zrobić? Tu mamy kraty, tam mamy jakieś skrzynie. A po drugiej stronie to samo? Tak, to samo. No nic, dobra, wejdę do wody, zobaczę, bo tutaj z tego co widzę to nie ma nic. Co mi to dało? A jest tu jakieś przejście w ogóle? Są te bąbelki, ale one nic mi nie robią. Kurde, wiecie co? Woda w tym customie jest tak rażąca, że szkoda gadać. Nic przez nią nie widać. Nie ma tu żadnej wajchy? Nie ma tu nic? Naprawdę? No dobra. Z tego wychodzi, że tutaj nic nie ma. To co ja mam zrobić? Ledwo custom zacząłem i już... Aha, to tak dziwnie się kamera tutaj ten ustawia. Co tu zrobić? Tu też są kolce. A tu? Jest tu coś? Nie, tego przesunąć nie mogę, nic nie mogę. No serio? A, czekajcie, tu jest przejście, no dobra. Już się bałem. Dobra, tu mamy wajchę. Co ona nam da? Oczywiście pewnie mi nic nie pokaże, tak? Aha, tu się otworzyła kraty. Okej. Okej. Płyniemy, nie ma nic. Aha, i wypływamy. Osiet! Krokodyl! Kurde, zjadł mi trochę życia. Gdzie on jest? Koniecznie trzeba się go pozbyć. Dobra, jeden tylko? Trochę życia mi zjadł, skubaniec. Dobra, jesteśmy w jakiejś innej lokacji. Tu mam drzwi. Jedne i drugie. Tutaj mam strzały do łuku. Okej. Tu jest... Co to jest? Potrzebujemy jakiegoś artefaktu tutaj, okej. Tutaj jest przejście zamknięte, więc widzę, że nic nie zrobimy. Zrobię zapis. Nie ma już nic w tej wodzie? Kurde, nic tu nie widać. Katastrofa. Stąd wypłynęliśmy. Przez te zarośla to można wszystko tutaj pochować, różnego rodzaju przejścia. No ale dobra, nie ma tutaj nic. W sumie to mogę tutaj jakoś wyjść. Mogę? Mogę. Tylko co mi to da? Tam jest jakieś przejście? Nie. Aha, tu jest gzyms. Dobra, mam to. Przejdę się na drugą stronę. No dobra, dobra.
Tylko teraz co mi to da? A, to jest dźwignia. No to ładnie. Tylko tego złap się. Dobra. Coś się otworzyło, ale co? Może któraś z tych krat, zaraz sprawdzę. Tutaj na pewno nie, jedno i drugie zamknięte, ale tu. O, właśnie. Dobra. Tutaj. Nic mi tutaj nie wyskoczy. Dobra, i tu jest przejście, tak? Robimy zapis. Idziemy dalej. O kurde, goryl. Ostatnio mówiłem, że mało przeciwników jest. No ale jak już jest, to konkretnie. W ogóle nic nie może mi zrobić. W takim fajnym miejscu jestem. Spryciarz ze mnie. Dobra. Co tutaj mamy jeszcze? Tu mamy jakiś klocek. Można go brać? Można. Dobra. Tylko czekajcie, bo ja odsuwam, a tak naprawdę nie wiem, w którym kierunku i gdzie co. Jest coś za nim? Nie. Gdzie mam go przesunąć w ogóle? Gdzieś tam, co? No dobra, zaraz zobaczymy. Bo tylko w sumie w tą mogę stronę przesuwać. Inaczej chyba się nie da. Dobra, ostatni raz. I zaraz sprawdzę, do czego mi to potrzebne będzie. Tam, tak? Mogę doskoczyć. Czekajcie, mogę jeszcze przesunąć w tą stronę. Już myślałem, że nie mogę. Nie, nie, nie. Dosunę do tej barierki, jeśli się da. No bo tu żadnej dźwigni takiej na ścianie nie widzę. Dobra. I tutaj chciałem. I tu mam linę, tak? Tylko z tej mańki na pewno. A, i tam mamy ten taki... Pamiętam, można było... to zestrzelić sobie. Poczekajcie, zaraz spróbuję to. O, właśnie. Co to dało? No coś dało, ale nie wiem co. Coś mi się otworzyło. No dobra. Co ja mogę tu zrobić? Mogę skoczyć tam chyba. Spróbuję to zrobić. Aha. W sumie, co to było, to nie wiem. Jakiś dziwny jump. Coś tutaj jest. A tu? Oh shit. Nie wiem, czy ja dobrze tutaj... A, dobra. Mam apteczkę. To mogę przesunąć? Nie. Właściwie co to jest? Jakiś plecak? Czy to były apteczki? Już sam nie wiem nawet. Nie, to była po prostu apteczka duża. A, tutaj się otworzyło chyba, tak? Tak, chyba tak. Dobra. Skacz i się złap. Okej. Czyli jak na razie jest dobrze. Jakoś idę do przodu. A, i tutaj jest ta lina. Tylko do pajasia. Nie mam tamtej kraty. Jak otworzyć? Aha. Cholera. Bo to mi nic nie da. Co ja skoczę na tą linę i co? Mogę się jedynie tylko pobujać. Muszę się wrócić. Bo najwidoczniej coś ominąłem. Tylko teraz pytanie, co? Tutaj nie wejdę już na górę, tak? A, tu jest. Dobra, widzicie? No, no prawie. Coś takiego trzeba tutaj zrobić. Tylko tak fajnie by było, jakbyś się ustawiła prosto. No ale kurde, no na serio. Frustracja.
No już prawie. Może tak. No. O właśnie. Teraz to możemy tam iść. Ten odcinek zrobię troszkę dłuższy, bo poprzedni był bardzo krótki. Chciałbym troszeczkę więcej tutaj, słuchajcie, przejść. Okej. Złap się, okej. Którym to było rozbujanie? Tym chyba, tak? Dobra. Już zapomniałem. A, okej. Co my tu mamy? Co to jest? Aha, to jest pochodnia. Drabina do góry, tak? Tylko? Okej. No to wbijamy. Gdzie nas to doprowadzi? Dobra. Okej. Co tutaj jest? Wajcha, tak? Co to da? Chyba zniknęły nam te kraty przy tych łańcuchach. Mogę tutaj coś jeszcze zrobić? Nie. No to chyba dobrze. Mogę tu zejść. I teraz chyba jedyne, co nam pozostaje, to wrócić się tam, tak? No dobra, tak zróbmy. Wrócę się... Gdzie to było to przejście? Kurde, nic nie widzę. Wrócę się tutaj, gdzie te... gdzie zaczynaliśmy. No i to było gdzieś tu. Okej. Co mi to dało? Mogę te łańcuchy teraz przesunąć? Chyba mogę. A sprawdzimy, co to da. Mogę? Mogę. Dobra. Wystarczy, widzę raz. A to? Nie lubię, jak się ta kamera ustawia tak, bo... A, otworzyły się te drzwi, bo nie umiem sobie poradzić. Dobra. Tu uwaga na te kolce. I tu mamy jakieś... ruły. Rury, znaczy się. Śmieję się. Dobra. Wysuńmy, tylko co mi to da? Aha, poczekajcie, właśnie, tutaj są bąbelki. To wygląda na to, że trzeba to zepchnąć w te, no właśnie, te bąbelki. Tylko, że tu są kolce z każdej strony, jak ja mam się tam dostać? Tam, tutaj nie przejdę tędy. Chyba, że jeszcze zrobimy coś takiego. No tak o, da radę tak? Sprytnie. O, tutaj. O, no właśnie. Dobra. I teraz, słuchajcie, to przesuniemy. Można to zepchnąć? Ale pewnie tak, bo już coś takiego robiliśmy tutaj. No właśnie. I to nam wpadnie. Ona przesuwa, już nie ma nic, a jeszcze przesuwa. Dobra, i to wpadło nam tam, gdzie te bąbelki. Czy tutaj coś jest? Nie, tutaj nie ma. Więc przechodzę na drugą stronę i robimy to samo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, i ostatni raz przejdziemy sobie na drugą stronę. Sprytnie zresztą. Okej. Fajne zagadki. Na razie dobrze idzie. Dobra, przesuwamy ostatni raz. Dobra, co się stało? Aha. Otworzyły się drzwi tam na górze. Dobra.
Więc idziemy. Mogę tak? Mogę tak. I to są drzwi. Dobra, to są te. Czekajcie, zapiszę sobie, bo nie wiem co to. O kurde. Jak się wystraszyłem. To było dobre. Jeszcze coś jest? Jest, jeszcze jedno. O kurde. To było dobre. Zawał. Dobra, i teraz widzę tak, tutaj mamy zjazd na dół. I mamy kolce. Dobra, postaram się jakoś je ominąć. Tutaj nic. Tu nic. A tu mogę się złapać tego? Czy w ogóle mam tak zrobić? No tak, muszę chyba, bo tam mam kolce na dole. I przepaść. No dobra, czyli trzeba było tak zrobić. I co tutaj mamy? Dwie drogi? Serio? Nie lubię jak jest tak. Dobra, tu jest jakaś droga. Jest trochę tutaj pomylone to wszystko. Teraz nie wiem, którą. Aha, tutaj nie ma nic, tak? No to dobrze w sumie. Dobra, to idziemy tam. Idziemy teraz tu. Nic mi tu nie wyskoczy. W ogóle weźmy sobie apteczkę. Może być mała. Co to jest? O, co to? A, to chyba będzie zagadka. Trzeba będzie iść tak jak tutaj każą po tych ciemniejszych chyba klockach. Tak tutaj. No dobra, spróbujmy to. Tutaj drugi, tak? Raz, dwa. Czyli ten można na pewno pójść. Zaraz tu zginę. Później. Później ten, tak? A to tak, kurde. Tu. Dobra. I teraz. Ten. Okej. Dobra, z rapis zrobię. Mam nadzieję, że mogę tutaj stać. Później ten. Coś takiego, słuchajcie, było w trójce gdzieś na bagnach, pamiętam, trzeba było skakać. Też dostaliśmy mapę od żołnierza i musieliśmy skakać po takich. Nie wiem, co to były, liście jakieś. Na bagnach. Później chyba tu. I tu. Później to. W sumie całkiem fajna zagadka. Dobra. No i w sumie mogę już chyba doskoczyć, co? Już się nic nie stanie. Ok. Fajnie. Tu nie ma nic, idziemy dalej. Może zaraz mi się coś tu jakiś głaz na łeb zwali. Wow, ale fajna lokacja. No proszę. Wow. Monkey Swing to są? Chyba tak. Tutaj nie wejdę. Są krokodyle? Pewnie są. Dobra, to zrobię zapis i spróbujmy. Co my tu mamy? Panuszki. No nie, lecą już. A. Tu mogę, że tak powiem, wylądować. Dobra, trzeba się pozbyć najpierw krokodyli, żeby tutaj cokolwiek pobuszować, trzeba się pozbyć przeciwników. W ogóle całkiem fajne tekstury tych krokodyli. Jeszcze? Dwóch tylko było? Dobra. Tak w ogóle to te dzbanuszki też możemy chyba rozbijać, tylko teraz nie pamiętam, to chyba trzeba było tym kuszom. Ale to za chwilę, tu jest dość sporo tych dzbanuszków. Może coś kryją. Czy jeszcze tutaj coś jest? Tu nie ma nic. O, sorry. SMS-ek mi przyszedł.
tego z tymi, z tym po prostu, z tą zielenią tutaj. Tu jakieś bąbelki. Ale to chyba tylko taka ozdoba. Tutaj to też mi nic nie da. No dobra, spróbujmy najpierw porozbijać, jeśli mi się uda, kuszą te dzbanuszki. Ale nie, nie chciałem schodzić. Dobra, dajcie mi kuszę. Okej. I teraz tak, tutaj mamy dzbanuszki. Nie ma nic. Ale tam troszkę dalej były jeszcze. Tu. Nie ma nic. Czyżby to fałszywy alarm jakiś? Jest jeszcze coś tutaj, w pobliżu? Tam jeszcze są dwa. No tu mam jedno. Dojdzie? Dojdzie. Kurde, ale... nie ma nic. Byłem pewny, że chociaż coś jeden jakiś kryje. A to? Co to jest? A, jest! Kluczyk! A tam, w tych bąbelkach, też coś było? Kurde, wiecie co? No w ogóle bym nie zauważył tego klucza, bo to jest... Tu jest tak... Tak razi. Jeszcze z ciekawości, tutaj mamy dzbanuszki. Też bym chciał je rozbić. Mogę to zrobić tak, o? Gdzie one są? Aha, tu. Nie, też nie ma nic. A teraz, kurde, o, tu jest do tego kłódka. A jak się tam dostać? Chyba tak. Gdybym chyba, nie wiem właśnie, czy pod tą jedną wazą nie było tego klucza, już teraz nie wiem. No dobra, ale to jest do tego. Ja jak zwykle nie przeczytałem, co to za klucz. Coś otworzył, ale zastrzelcie mnie, nie wiem co. I to właśnie nie lubię w customach, bo fajnie by było, jakby jednak pokazywali, co się otwiera. Tutaj naprawdę nie ma nic. Myślałem, że jest jakieś przejście. A tu jest! No to jak ja to... Kurde, wszystko przeoczę jakoś tak. Rzeczywiście na ślepo idę. Dobra, co tutaj jest? O, apteczka? Apteczka. Dobra, dawaj ją. Okej. I czy ja mogę tutaj gdzieś wypłynąć? Coś zrobić? Tutaj nic. Tutaj jest jakiś gzyms, można by było się przez niego... Oj, tu jest jeszcze manki, to jest manki? Ale jak się tu dostać? A, tu, dobra. Chyba mogę tu stanąć, mogę? Czekajcie, bo mi się zacięła. O. Teraz. Mogę tu doskoczyć? Mogę. Tylko teraz gdzie tu iść? Tędy? Żeby ten gzyms tutaj jakoś ściągnąć. Dobrze jest. Dobra. Chyba wystarczy. Złapiesz się? Złapiesz się. I teraz co tutaj mamy? Można tędy przejść? Można. W sumie nie sprawdziłem, czy nie ma czegoś pod wodą, ale chyba nie. Dobra. Co to jest? Czy wygląda na... jakąś pułapkę, czy nie? Nie, do góry można tylko pójść, ok. No to zobaczmy, co jest na górze. O, jakaś kula. Już się boję. Czekajcie, bo to może być tak, że trzeba chyba ją zepchnąć tam. Czy nie? No. Właśnie już było coś takiego tutaj.
Tylko teraz pytanie, jak to zrobić, żeby to było prawidłowo. Z tej strony nie dam rady, czyli muszę najpierw tu. Możesz to zepchnąć? Dobra. On spycha o jedno chyba, tak? Tak, chyba o jedno. Później... No mogę w sumie jeszcze do ściany, nie? Dosunąć to. Nie ma znaczenia. Okej. I teraz do końca. Fajne rozwiązanie, nigdy tego nie było w klasycznych, jeśli chodzi o takie przesuwanie kul. W klasycznych mówię, bo w legendzie już było. Dobra, i teraz tak. No, ustaw się jakoś. Ok. I ostatni raz. Jedziesz na dół. Co to dało, słuchajcie? Coś mi się pokazało, aczkolwiek... Mogę tam zjechać teraz? Więc zapiszę i zjadę, zobaczę co to jest. W ogóle co to za miejsce, bo już nie pamiętam tego. Nie no, tutaj nas jeszcze nie było. Mogę zobaczyć co to da? Nie, to chyba nic nie daje, bo... Chyba trzeba po jednej i po drugiej stronie. Bo widzę, że po drugiej stronie też mamy łańcuch. I chyba trzeba zrobić to samo, co? Matko! Co to było? Myślałem, że coś mi na łeb spadnie. Tu mamy tą kulkę. No nic, pozostaje chyba teraz udać się do... Znaczy na tą, na drugą stronę, tylko gdzie? Co? Nic nie widzę, słuchajcie, gdzie jestem? No nie gadajcie, że ja tutaj jestem. To znowu przeoczyłem jakieś przejście. Jasny gwint. W ogóle jak ja gram. No to powinno być po drugiej stronie też coś, tak? Tu. Gdzieś. No ale nie ma. Bo jak po jednej stronie było, no i po drugiej powinno być. Czy jest, tylko że znowu ja nic nie widzę. Nie, no nie ma. Czekajcie, jeszcze wypłynę i w ogóle się jakoś tutaj rozejrzę trochę. Tutaj był ten kluczyk. Tutaj nie ma przejścia. Nie, nie ma. Te platformy nadal są, tak? Bo tam się pokazało to. Nie, one nadal są. O kurde, zatrzymałem się. Nie wiem, gdzie teraz mam się udać, żeby... Żeby tam ten łańcuch też jakoś pozbyć się go. Gdzie to było to przejście? Tutaj jakoś, tak? Aha, tu. A po drugiej stronie nie ma takiego czegoś? Nie. Nie, nie ma. Co mi to dało? A czekajcie, a tu? Mogę na to? Nie wiem w sumie co mi to da, ale... O, tam się dostać? Haha, ha. To sekrecik jakiś, co? I co? Tylko tyle, nie? Się cieszyłem przedwcześnie. Dobra, zapis. No słuchajcie, nie wiem teraz co mam robić, bo trochę mnie to zmyliło. No tutaj jest to przejście, co byliśmy, ten pierwszy łańcuch, a po drugiej stronie gdzie ja mam się udać? Wrócę się jeszcze tutaj do tych, ten łańcuch, gdzie był.
Jeśli tu w ogóle jeszcze można takie coś zrobić i wrócić, ale chyba tak, tak. I tutaj jeszcze zobaczę, czy nie było jakiegoś przejścia, bo tak... Ach, widzę, że nie. To mi nic nie dało. A tutaj nie mogę się udać, tak? Tu muszę otworzyć i zepchnąć. A mogę to przesunąć? Nie. Dobra. Czekajcie, wezmę, może jeszcze przesunę z kilka razy. Nie, nic nie daje. Chyba muszą być dwie. To mi nic nie dało. A czekajcie. Kurde. No dobrze to zrobiłem, bo... No, mamy to. Kto by to wiedział, że to trzeba tak zrobić. Dobra. Ej, no, kule mnie zaraz tutaj zjedzą. Wciągnęły mnie. No to dobrze, że ja to wziąłem jeszcze raz. Przesunąłem, bo kurde, byśmy się tutaj nieźle męczyli. Dobra, i teraz mogę śmiało, widzę. Udać się na górę. Dobra. Tylko mi się złap. Okej. O nie. O nie. 2, 4, 5 wajch. I co? I one niby pewnie... No... Już chyba wiem, o co chodzi. Pokaż. No tak. Trzeba sobie, słuchajcie, tutaj tak... Na skąd ja mam wiedzieć, które? Jasny gwint. Żeby się tam dostać pewnie gdzieś na drugą stronę. Nie wiem, czy mam je schować wszystkie, czy co? Dobra, słuchajcie, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Może troszkę się tutaj pobawię poza nagraniem, żeby następny odcinek nie wyszedł, wiecie, męczarnia tylko przy samych dźwigniach. Jakoś rozkminię może, które trzeba tutaj. Za dzisiaj wam dziękuję i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.